Dzień dobry, dzień dobry, sześciu moi drodzy. Niedawno był 1 kwietnia, w momencie kiedy ja to nagrywałem, no to był wczoraj, w momencie kiedy wy to zobaczycie, to to było przedwczoraj. I War Thunder opublikował dwa eventy. Jeden z okazji 1 kwietnia, tam prima aprilisowy, że akurat latamy sobie w kosmosie, takimi bilami to nazwaliśmy, kosmicznymi. I jednocześnie wyścig kosmiczny, którym będziemy budować rakietę i lecieć na księżyc, po to by zdobyć te cudo. Obiekt 279, czyli ciężki kosmiczny łazik, który tam został zapomniany. Tak, niestety, Guardian opublikował tę wiadomość dokładnie 1 kwietnia, drobną chwilę przed tym, jak event dosłownie się zaczął, więc no nie było czasu, żeby przygotować się, ogarnąć o co z tym chodzi, tylko trzeba było już pograć, porobić to i w praktyce zacząć wiedzieć, jak to działa. No i o, o co chodzi z tym eventem? Od 15:1 kwietnia do 13:13 13 kwietnia. Możemy zdobywać części i musimy zbudować rakietę. E, wysyłamy tę rakietę na księżyc i zdobywamy zestaw części obiekta 279. E, musimy zrobić to trzy razy, to zdobędziemy tego obiekta i możemy go wymienić na tego AU1 Corsara partoerowego. E, jeśli zdobędziemy wieżyczkę samego obiekta, możemy ją wymienić na pumę lub e, SGB. S 309 czyli kuter brytyjski. Tak. Czyli możemy zdobyć sobie obiekta AU1 Corsara, SDKZ2341 i SGB S309. Tylko te trzy maszyny są premium, obiekt nie jest przebiowy. No i ze względu na to, że jest limit części, obstawiam, że można zdobyć maksymalnie albo obiekta, albo Corsara i albo SDKZ, albo S309, czyli w zasadzie jeden z tych dwóch i jeden z tych dwóch, czyli dwa pojazdy. I jak to działa? Jest to akurat bardzo proste. Po prostu musimy od drugiej ery grać pojazdami, spędzić minimum 10 minut w bitwie z aktywnością 50% i będziemy zdobywać kontenery. Dzienny limit kontenerów to jest 40. Czas się resetuje polskiego czasu o drugiej. I właśnie z tych kontenerów możemy zdobyć od 7 do 9 pojemników z surowcami i 10% szans na losowy materiał. Dodatkowo w trakcie zdobywamy jeszcze utleniacz i paliwo. Jest dokładnie to samo wymaganie, więc zdobywamy kontener i paliwo w tym samym czasie. Dodatkowo jest tutaj jeszcze informacja o danych naukowych, które mają przyspieszyć lot rakiety. Jest potwierdzone, że lot rakiety trwa 12 godzin. Przyśpieszaczami jest podane, że z, jak mamy 10 artykułów, no to lot trwa 9 godzin. 30 artykułów, no to lot trwa 3 godziny. No i jak mamy 50 artykułów, no to lot trwa godzinę. Dzięki danym naukowym. I to dostajemy tylko za pierwsze miejsce te dane naukowe. I też to jest limitowane. Zaraz tam powiem, ile jest y, limitu. Oczywiście, wszystkie części, i tak dalej, można kupić sobie na rynku. Nie ma z tym problemu, jak zwykle, albo też sprzedać. I jak wygląda też ta wymiana? No to tu jest podane. Jak zbudujemy w pełni całego obiekta, możemy zdobyć Corsara. Jak zdobędziemy wieżyczkę obiekta, to możemy ją wymienić albo na pumę, albo na ten kuter. Jest to tutaj poinformowane. No i oczywiście warunki. Gdzie to się wszystko zdobywa, jakie są warunki, tak dalej. Możemy to zdobywać tylko na bitwach arcade'owych i realistycznych we wszystkich trybach. Plus naziemnych symulacyjnych. Lotnicza symulacyjna jest poszkodowana, nie wlicza się, a szkoda, no kurde, no tam można fajnie polatać. Odnośnie limitu, no tak, powiedziałem, jest 40 kontenerów na dzień i 40 paliwa i utleniacza na dzień. Ogólnie kontenerów jest 400, a paliwa i utleniacza 320. Na jeden lot rakiety potrzebujemy 80 paliwa i utleniacza, czyli w zasadzie po dwóch dniach rakieta zostanie wystrzelona. I musi ona dolecieć i wrócić z częścią Więc można policzyć, że mniej więcej 4 loty wychodzą Jeśli chcemy więcej lotów to musimy kupić te części no, Trochę takie jest Super ograniczenie, no głupio, że nie można wszystkich maszyn pozdobywać Można prędzej pokupować yy, Można jeszcze dane naukowe yy, oczywiście zdobyć yy, Które są do 200 limitowane Czyli mamy 200 danych naukowych w zasadzie też na te 4 loty Czyli możemy zrobić cztery loty, które będą trwały godzinę. To trzeba tylko na pierwszym miejscu pozywać, więc trochę z tym męczenia jest. Możemy oczywiście sprzedawać przedmioty, które są podane w opisie. Budowa rakiety i jej lot na księżyc zajmuje dużo czasu, to jak wspominałem, można oczywiście dzięki temu skrócić. Jest jeszcze termin wydarzeń. Przedmioty możemy zdobywać oczywiście od 151 kwietnia do 14-13 kwietnia. Wieża obiekta i obiekt mogą zostać wymienione na inne nagrody do 14 kwietnia. Przepraszam, do 20 kwietnia, do godziny 14, więc mamy 7 dni wydłużenia, żeby tak się trochę zastanowić, tak dalej. Albo jeszcze pokupować części, raczej to będzie dostępne. Wszystkie specjalne przedmioty poza kuponami na pojazdy zostaną usunięte z waszego ekwipunku o 14-20 kwietnia. Więc mamy ogólny limit do 20 kwietnia. I to jest jeszcze jeden odnośnie konsolowców, brak rynku nie jest. Yy, Powoli Waszego postępu zdobyć specjalne przedmioty za złote orły bezpośrednio z warsztatu. Tak, dla PS4 i Xboxa, czyli konsolowcy, trochę lepiej, bo niektórzy narzekają, że my nie możemy kupić za złoto. No więc to jest ta, tak, wygląda mniej więcej ta budowa. Ja jeszcze wam to pokażę, oczywiście, w grze, jak to wygląda budowa, cały ten postęp. No i jesteśmy w grze i gdzie można zobaczyć budowanie rakiety i obiekta i tak dalej. Możemy to zrobić oczywiście z ekipunku, i mamy tutaj warsztat. Tutaj są podane te wszystkie surowce oraz kontenery. Ja pozbyłem jeszcze trochę z dzisiaj, więc tego jest trochę więcej. Są oczywiście materiały, są surowce, są te dane, które mówią o przyspieszeniu. Tutaj podane jest 25%, tu jest 4-krotnie, tu jest 12-krotnie, więc podejrzewam, rakieta leci 12 godzin. Dodatkowo możemy pozdobywać farbę, ale farba jest do zdobycia tylko i wyłącznie z tego pryma aprilisowego wydarzenia. Farbę zdobywamy po prostu grając, i można sobie złożyć kamuflaż czarny na te wszystkie maszyny. Niestety, kamuflaż nie jest dostępny na sprzedaż na rynku. Trochę to głupie, może później się pojawi. Zobaczymy. Jeszcze oczywiście tutaj jest ikona wysi kosmiczny, możemy przejść. I co, zobaczyć, jak wygląda montaż rakiety? Tutaj mamy oczywiście ten schemat, i jest podane przetwarzanie na surowce. Musimy te surowce przetworzyć i tutaj zbudować. Mniej więcej mam informację, że tutaj powinno być po 6 części, czyli 30 części trzeba zbudować. To nie jest takie proste. I oczywiście to jest utleniacz pali oraz paliwo. Trzeba stworzyć właśnie zbiornik z paliwem. Wymagasz 80-letniacza i paliwa. Po stworzeniu, oczywiście, rakiety i wystrzeleniu, lecimy po jedną z części. Jest albo wieżyczka, kadłub bądź gąsienice. No i możemy oczywiście złożyć tego obiekta. Zami możemy, jak go złożymy, wymienić właśnie, jak mówiłem, na tego Corsara albo za y, zrobić sobie s 309, bądź PUMA z 20. Jak ktoś chce, sobie zrobić jazdę testową tych maszyn, y, to na razie jest możliwe tutaj. Zrobimy sobie podgląd, i wtedy mamy dostęp do jazdy testowej. Możemy sobie te maszyny zobaczyć, jak one wyglądają, na jakim BR-ze są, jaką mają siłę ognia, i tak dalej. Myślę, na razie załadował się ten kamuflaż, ja wezmę standardowy. No, możemy sobie zrobić jazdę testową na razie, później nie wiadomo jak to będzie. No i co? Ja na razie otworzę, zdobyłem wczorajszego dnia 38 kontenerów, więc otworzę te 38, ja to wam wszystko przyspieszę. Zobaczymy. Chociaż nie, otworzę te wszystkie, otworzę te wszystkie i zobaczymy, co mi wypadnie, jak i przyspieszę również tworzenie tych surowców. Dobra, udało się potwierać, Jak widać, 33 boksytu, 46 rudy miedzi, yy, żelaza 67, yy, limenit chyba to jest, 17, węgiel 209, yy, włókno azbestowe 15, no i jeszcze niebieskich trochę wypadło. Stopa 5, stal 1, yy, materiał izolacji cieplnej 2, no więc. Mnóstwo węgla, no węgla tutaj mówili, że będzie tego mnóstwo wypadać No i co? Trzeba potworzyć Oczywiście już tutaj mam dostęp do tworzenia tych części Ja odpalę ten crafting, tutaj wszystko wam przyspieszę Może tak już że zobaczycie wszystko, co będzie już tutaj zmontowane A więc moi drodzy, pozbierałem sobie jeszcze tych surowców w miarę sporo Przy okazji dowiedziałem się dwóch rzeczy I zbudowałem rakietę w 100%, jak widzicie tutaj Trzeba zbudować sześć części, a potem to wszystko się łączy. Łączenie wymaga po prostu zrobienia tych materiałów i to jest szkoda, że nie ma podane ile części jest wymaganych, ale ta, no, trochę tych surowców potrzeba zużyć. E, oczywiście paliwo też się udało uzbi uzbierać i mniej więcej to jest tak, że e, dwa i pół dnia mniej więcej jesteśmy w stanie zbudować rakietę, bo mi się udało wczoraj uzbierać bez dwóch kontenerów. No to tylko dwóch części nie miałem zbudowanych, czyli tak uzbierałem sobie nie 80, a 78 kontenerów łącznie z tym. I dzisiaj sobie zagrałem i udało mi się dokończyć budowę rakiety i tak dalej już jest gotowa. Przy okazji ciekawostka, ja wam tutaj wyślę skrina, ponieważ wczoraj sobie grałem tak dalej, Zagrałem się jedną bitwę i od razu dostałem 6 kontenerów. Czyli jak skończy nam się limit na dzień kontenerów 40, który się resetuje o drugiej w nocy. I będziemy grać dalej przed resetem, no to następnego dnia dostaniemy maks tę ilość kontenerów na bitwę, którą sobie wcześniej uzbieraliśmy. I to jest bardzo duży plus, no bo skończyliśmy o 22, no to sobie pogramy jeszcze tak do północy, do drugiej. Wchodzimy następnego dnia, mamy już odblokowane ileś kontenerów, czyli nie jesteśmy stratni w plecy, tylko jesteśmy na plusie. Więc to jest korzystne. Ja tu już odpalę sobie ten crafting rakiety, wystrzelimy tę rakietę przy okazji. Tak, wystrzelimy. W teorii bym poleciał po ale postanowiłem sobie najpierw zrobić obiekt na Puma, będzie może później, albo po prostu będę sprzedał części. I przy okazji, jeśli chodzi o budowanie tych surowców, tych tak, materiałów, yy, to możemy sobie wymieniać surowce na dane składniki. I to jest fajne, podane, że 9 węgla to poświęca, albo 1 albo limelitu, włókna jedno, yy, dwa rudy miedzi, albo trzy rudy żelaza. I możemy tak z każdym surowcem. To jest fajne, bo mamy braki, skończyło nam się już, nie dostajemy tych surowców, no to możemy w Trimiga sobie to pozamieniać. To jest plus. Gorzej z tym schematem. Zobaczymy przy okazji, czy jak zbuduję tę rakietę, czy ten schemat będzie widoczny. Mam nadzieję, że tak. Bo w ten sposób będzie można sobie spokojnie obliczyć, ile trzeba części, yy, składników, tak dalej, żeby to wszystko zbudować. Dobra, to już tutaj przyspieszę, yy, jak ta rakieta będzie gotowa, bo ona będzie lecieć 12 godzin. Jest to potwierdzone, 12 godzin będzie lecieć rakieta. No, rakieta zakończona, zbudowana, można wystrzelić, ale nie można jeszcze po te dwie części, więc najpierw trzeba powierzyczkę. Taka, kurde, wada niestety. I jest podane czas lotu od 1 godziny do 12. Dobra. Dolecimy. Aktualnie można wystrzelić z bądź bez. Aha, czyli to od razu się wystrzeliwuje. Dobra. I tak budowa drugiej rakiety zajmuje strasznie dużo czasu, więc to nie ma znaczenia. Rakieta, kurde, poleciała. Rakieta poleciała. O, i schemat został, czyli mamy pokazane za drugim razem, ile tego wszystkiego mamy. Można spokojnie to wszystko poobliczać i można w czasie tego lotu budować surowce, tak dalej, zbierać te części. A więc moi drodzy, mam nadzieję, że taki film, jednocześnie informujący o ewencie, jednocześnie informujący, jak ta budowa yy, działa, jak to wszystko jest widoczne, wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, zapraszam na streamy również z budowania tych rakiet i trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Na razie.